Cześć kochani, nazywam się Basia Rosłaniec. Jestem tutaj, żeby wam powiedzieć o czymś, co w ogóle zrewolucjonizowało moje życie. Chcę wam powiedzieć o prawdzie Jezusa Chrystusa. Jeżeli uważacie się za ludzi, którzy są dobrzy, jeżeli uważacie, że przez swoją dobroć, przez bycie miłym, nie bycie jakimś bardzo złym człowiekiem, zasłużycie sobie na pójście do nieba, to się mylicie. Bo Jezus Chrystus powiedział, że jeżeli nie narodzisz się na nowo z wody i z ducha, to nie ujrzysz Królestwa Bożego. Słuchajcie, jesteśmy wszyscy przyzwyczajeni do Jezusa, do religii. Wydaje nam się wszystkim, że może go znamy, że znamy go z katechezy, czy że znamy go z różnych rytuałów religijnych. I jest to bardzo niebezpieczne miejsce, bo jest to miejsce, w którym wydaje nam się, że przez to, że słyszeliśmy o Jezusie, że przechodziliśmy przez różne rytuały, to daje nam takie bardzo sztuczne poczucie bezpieczeństwa, że wydaje nam się, że zasłużyliśmy, czy jesteśmy na właściwej drodze, ale jeżeli nie poznałeś Jezusa Chrystusa osobiście, jeżeli Jezus Chrystus nie jest twoim osobistym Panem i Królem, to Pismo Święte mówi, że się mylisz i że niestety nie ujrzysz Królestwa Bożego, że żadne rytuały ci nie pomogą. Żadne wycieczki do jakichś miejsc ci nie pomogą. Żadne specjalne obrazki ci nie pomogą. Ponieważ żadne z tych rzeczy nie ma mocy zbawienia. Jedyną mocą zbawienia jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus jest jedyną prawdą. I On jest drogą. On jest drogą. Jeżeli przyjmiesz Jezusa Chrystusa do swojego serca, staniesz na drodze ku wolności. Wolności nie tylko tutaj, na tej ziemi, ale również po śmierci. Wolności to znaczy życia z Bogiem, życia w Bożej obecności, życia w Bożym błogosławieństwie, życia zjednoczonego z Bogiem. Może wydaje wam się, że to jest takie śmieszne i dziwne, że stoimy tutaj i mówimy o czymś, co wam się wydaje religijne, co może powinno zostać tylko w różnych świątyniach religijnych. Ale Jezus Chrystus żyje w nas i my osobiście poznaliśmy Jezusa Chrystusa. Ja, mimo tego, że miałam dużo różnych osiągnięć w tym świecie, w życiu, mimo tego, że miałam fajne studia skończone za granicą, mimo tego, że miałam ciekawe prace, że podróżowałam, odczuwałam pustkę, odczuwałam, było mi bardzo źle, ja czegoś szukałam. Teraz wiem, że ja szukałam Boga, że bez Boga człowiekowi tu na ziemi jest źle. I mnie było źle. Było mi coraz gorzej. Zostałam zdiagnozowana z bardzo ciężką depresją. Dostałam różnego rodzaju lekarstwa. Niestety ani lekarstwa, ani żadna terapia nie pomagały mi. I wtedy usłyszałam słowa Ewangelii. Takiej samej, jak wy właśnie słyszycie. Usłyszałam o tym, że Jezus Chrystus jako jedyny umarł za moje grzechy. Umarł po to, żebym ja miała życie wieczne. I ja, jak usłyszałam te słowa, to się z nimi zgodziłam, bo zrozumiałam, że to jest prawda, że oni powiedzieli prawdę, że Jezus Chrystus umarł za moje grzechy. Nikt inny, ani żaden Budda, ani żaden Mohamed, ani żaden guru
ani żaden święty, ani Maryja, nikt nie umarł za moje grzechy, tylko Jezus Chrystus. Jak ja te słowa usłyszałam, ja się z nimi zgodziłam. Zgodziłam się z tą prawdą. I od tamtej pory moje życie nabrało zupełnie innej jakości. Od tamtej pory Jezus Chrystus stał się moim największym skarbem i moim największym przyjacielem. Nie wyobrażam sobie życia bez Jezusa w moim sercu. Uważam, że jest to największe błogosławieństwo mojego życia. Uważam, że jest to największy skarb mojego życia. Dużo większy niż jakiekolwiek skarby materialne. I chcę wam powiedzieć, że wy również możecie doświadczyć piękna i miłości Jezusa Chrystusa. Wy również możecie przyjąć Jezusa Chrystusa do serca. Wy również możecie mieć Jego blisko siebie, jako swojego najlepszego przyjaciela. Jeżeli zdecydujesz w swoim sercu i uwierzysz i wyznasz swoimi słowami, że Jezus Chrystus jest twoim Panem i Zbawicielem, że ty wierzysz w Jego ofiarę, że ty wierzysz w Jego niezasłużoną śmierć na krzyżu i że ty wierzysz w Jego zmartwychwstanie, że przez ten akt Jezus Chrystus obmył ciebie z twoich grzechów, to wtedy narodzisz się na nowo. Narodzisz się na nowo i twoje życie zmieni się. Już nigdy nie będzie taki sam. Już nigdy nie będziesz osamotniony. Ani tu, ani po śmierci. Będziesz pojednany z Bogiem. Będziesz pojednany z Bogiem. Będziesz nazywał Boga Ojca swoim tatą, swoim dobrym tatą. Jeżeli tylko tego chcesz, to jest możliwe. Jest to najpiękniejszy skarb życia. Jest to coś, czego trzeba szukać w życiu. Jest to prawda, bo kiedyś wszystko o co zabiegamy tu na ziemi się skończy. Wszystkie rzeczy, które wydają nam się bardzo ważne, jednego dnia one wszystkie się skończą. I wszyscy staniemy przed sądem Bożym. Jeżeli przyjmiesz Jezusa Chrystusa do swojego serca, już nigdy nie będziesz potępiony. Jeżeli tylko tego chcesz, to podejdź do nas, pomodlimy się razem i pokażemy ci, jak twoje życie może się zmienić, jeżeli przyjmiesz ofiarę Jezusa Chrystusa. Nie czekaj dlatego, że możesz nie zobaczyć jutra. Nie wiemy, co będzie jutro. Nie wiemy, co będzie za rok. Jedną rzecz, co wiemy, to Jezus Chrystus jest prawdą i drogą. Jezus Chrystus i Jego dzieło zerwało zasłonę. Mamy nowe przymierze z Bogiem Ojcem dzięki Jezusowi Chrystusowi. Jeżeli chcesz przyjąć ten dar, przyjmij Jezusa Chrystusa do swojego serca, a zobaczysz, że twoje życie się zmieni. Bo Jezus Chrystus jest królem tego świata i jest również przyjacielem tych, którzy go chcą. Jeżeli chcesz poznać Jezusa Chrystusa, otwórz swoje serce, zawołaj do Niego, zawołaj: Jezus, ja uznaję twoje dzieło, uznaję to, że umarłeś za moje grzechy i zmartwychwstałeś, żebym ja miał życie wieczne. Jezu, ja ciebie ogłaszam moim Panem i Zbawicielem. To jest jedyna rzecz,
która jest potrzebna do pojednania z Bogiem. Amen.